Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jest dzisiaj ze mną Davik. Dzień dobry! Jest Davik, słuchajcie. Znaleźliśmy się na odcinku u Dave'a, więc koniecznie, jeżeli nie widziałeś jeszcze odcinka, to w tym momencie powinieneś pójść do Dave'a na kanał i obejrzeć ten film, później wrócić tutaj i obejrzeć ten, żebyś wiedział, o co chodzi. Ponieważ u Davika na odcinku spotkaliśmy się, znaleźliśmy się na tym świecie, co jest totalnym kozakiem jak dla mnie. Udało się, nareszcie, jesteśmy tutaj w wiosce. Tak, jak teraz widzicie, jesteśmy w innym miejscu. Już nie wracamy do mojej wioski, znaczy pewnie tam kiedyś jeszcze wrócimy, żeby zabrać jakieś rzeczy stamtąd, ale aktualnie nie potrzebujemy tam wracać, ponieważ znaleźliśmy nową wioskę, w sensie tutaj Dave się osiedlił, więc tu jesteśmy teraz w miejscu, w którym to on tak naprawdę tutaj rozpoczął swoją przygodę. W ogóle ty masz fajny strój. Takiego neandertalczyka. W ogóle powiedz mi totalnie, czy ty tutaj też widzisz, że to wyrosło na trawie? Nie. Ja widzę. Ja u siebie widzę, że wyrosło tutaj na trawie, ty. Nie wiem, dziwne, zepsuł mi się Minecraft, serio. Patrz, spróbuj, ja to wiesz, jak ja to zepsułem, że ja to postawiłem skacząc na to, tak? Spróbuj tak zrobić. Aj, teraz okay, nie okay. O, no dobra, spróbuj, teraz spróbuj wziąć, ale teraz spróbuj już wziąć. Nie mogę, bo żeś, teraz mi dałeś trawę. Spróbuj tutaj, spróbuj tutaj. Dobra, spróbuję. Mi się to tak zepsuło przez chwilę. I tak w tym momencie, faktycznie, no. Faktycznie, no. Też mi się to zrobiło teraz, faktycznie, no. To tak śmiesznie wygląda, nie? No tak, to prawda. Dobra, pokażmy tutaj tą wioskę widzą, żeby widzieli, o co tutaj chodzi. Jak ten, okay, w ogóle muszę jakiś domek sobie, chwilowo muszę sobie zaadoptować, stary, żeby coś tu się mógł rozłożyć. Dobra. Myślę, że ten dobra, mnie bardzo dobra, przekonuje. Dobra. O, albo tu jest kowal też, bo ja w sumie w takim miejscu zamieszkałem jak to. O, tu jest, ej, w ogóle chodź tutaj, bo tu jest skrzynka, której nic nie zabrałeś. Weź sobie właśnie, no. Zbroja. Weź sobie zbroję, bo ja też mam zbroję. A teraz mi widać tylko majteczki moje, patrz, tylko troszeczkę majteczki mi widać. Super jest. Dobra, ja nie wiem, chyba zamieszkam sobie w tym domku tutaj. No, to jest spoko. Tu jest, masz bibliotekę obok, o proszę bardzo, biblioteka jest obok. Ej, w sumie to wezmę ją. Niepotrzebna. O ty! Tu wieśniaką będziesz, ej stary, co tu jest, ej przyjdź, jest? Szybko, Już idę. Gdzie ty jesteś? Co to jest, stary, tu? Patrz, co to jest? Kto to jest? Co to jest za drzewiec? Jakie drzewce? Ej, ale ciekawe, czy są pozytywnie jakby do nas, czy nie? Zobaczmy. Dzień dobry. Ej, nic dzień nie dobry. Robią, są pozytywnie, czyli jeżeli je uderzymy, to dopiero wtedy chyba będą nam robić problemy. To lepiej chyba tego nie uderzę, że jest tak potężny, tak, że... Tak, nie, on to na strzała, stary, to jest tak, że uderzasz, przecież, to jest o, koniec. O, patrz, to się... Ej, o, ty zobacz, to się chciał chyba skamuflować, chciał się, ale coś chyba zły teren, no, chłopaki tutaj wybrali, coś tutaj no, nie no, działa. No, bo one są brzozami, nie? Ten tutaj się nawet wtapiał. Który? O, czekaj, ten tutaj, który pokaż? Chodź do mnie, chodź, tutaj, tu, za tobą. O, dzień dobry. Tutaj, patrz, tutaj jest ziomeczek. No, prawie go nie zauważyłem. Gubię się. Prawie go nie zauważyłem. Ej, dobra, ej, faktycznie, ten się dobrze skamuflował. Ej, jak on ma dziurę. Ja ma coś w nodze. No, sowa mu się tam chowa. Jezus. Dobra, stary, przejmuję tą chatę. Rozwalę sobie tutaj, zaadoptuję tak, żebym mógł tutaj, wiadomo, zamieszkać sobie. Dobra. Ej, bardzo mi się to podoba, takie rozwiązanie. Dobra, czekaj, dam sobie tutaj tak. Tu dam sobie tak dwie skrzynki, tą skrzynkę rozwalę, bo ja mam takie swoje tradycyjne ustawienie, wiesz? Ja mam, czuję się wtedy najbardziej komfortowo. Dobra, no możesz tutaj robić co chcesz, to jest twoje mieszkanie w tym momencie. O, więc już, i teraz odłożę sobie do skrzynki wszystkie rzeczy, które są, które mam, żeby mi nie zabierały miejsca. No i stary, mamy w sobie tak naprawdę nową wioskę, w której możemy rozpocząć nową przygodę. Nowy, jak to się nazywa? Nowy etap w naszym życiu. Ej, poczekaj, zapożyczę sobie te drzwi, tutaj nie będziecie ich potrzebować. No weź, bo właśnie tutaj nie było drzwi, nie wiem dlaczego właśnie. Nie, no właśnie, ale tu były bardzo potrzebne te drzwi. Dobra, stary, proponuję, żebyśmy pozwiedzali tereny dookoła. Dobra, chodźmy dookoła, ja ci powiem, że jest takie miejsce tutaj, tak? Chodź, pokażę ci je, zaprezentuję ci je, bo tutaj jeszcze coś oswoiłem, właśnie tędy też szliśmy. Tu jest mega dużo miejsca i muszę ci to pokazać, co o tym no, sądzisz? No właśnie przechodziliśmy tutaj, jak szliśmy ten i też o tym samym pomyślałem, że jest tu bardzo dużo miejsca, w którym można by było coś w sumie wybudować. Tu by mogło powstać nowa wioska tak naprawdę, taka nasza. No, patrz tutaj, ile my tutaj mamy miejsca na tej wiosce, no, tutaj ślimaki jest mega dużo, jest mega dużo. O, i drzewce też tam są znowu na lewo. O no, faktycznie. Ale to są chłopaki, myślę, dobre chłopaki. Można się z nimi zakolegować. Ale kotów jak tu jest dużo w ogóle, widzisz? No. To jest strasznie... Kaczki też tu są. Mówiłeś, że nie masz. Kaczka. Masz jednak. No bo, kurczę, no wydawało mi się, dużo że dużo ich tu jest, stary. No to przyleciały chyba tutaj, wiesz. Ej, ale fajnie tu mega wygląda, no. O, no, kolejny kot. Ej, dużo jaki tego jest. Jaki słodki kotek. Jaki fajny. Nie no, moim zdaniem ten teren wygląda fenomenalnie. Naprawdę. No, tutaj ja bym się... Ty, co to jest? Ej, co to, ej? Studnia jakaś. Ej, studnia. Ciekawe, czy życzeń. No, jak dirta tam wrzucić, to raczej cię pokara. Tam raczej złoto powinieneś wrzucić, czy coś, nie? Nie mam złota jeszcze. O, uderzyła cię studnia.
Ała, ała, dostałem obrażenia. Ej, ale bardzo ej, mam pomysł, mam pomysł, Davik. A co ty na to, żeby ta studnia była centrum, o nie, nie strzelaj do mnie, centrum naszej nowej wioski? Ej, to nie jest zły pomysł, ponieważ tu razem ją znaleźliśmy. Tak, i tu na tym terenie byśmy wybudowali wielką wioskę. Tu byśmy to zaadoptowali całe, tu jest taki teren piękny. Naprawdę. O, ale tutaj to fajnie wygląda, to no mi się mega centrum. Ta studnia podoba ogólnie. A! Davik! Nie, dlaczego? Dlaczego ty padłeś? Skakuj, impreza w studni! Czekaj, nie. Czekaj, ogarnę ci zaraz coś, żebyś mógł wyjść. Ogarnij coś, żebyś mógł wyjść. Czekaj, idę po drewno. Idę po drewno i dam ci, rzucę ci, żebyś mógł wyjść jakoś. Dobra. Zmienisz sobie to na deski. Tylko umiesz pływać, nie? No jestem żabą, więc. No tak, to było retoryczne pytanie, przepraszam cię bardzo. Przepraszam w ogóle, że nie wierzyłem w twoje umiejętności, nie? Ale mega długo. A nie umiem wypłynąć! A jednak, dobra. Ma problemy ta żaba z pływaniem. Za dużo ostatnio fast foodów było, no zajadło. Ja rozumiem, się rozumiem. Wiecie jak dobra, jest. Dobra, dobra. Już idę do ciebie, już mam. Jak tam sobie dajesz radę? Fajnie, że tak się unoszę, no fajnie, znaczy trochę zimna, ta woda jest brudna, mam wrażenie, ale ogólnie jest okej. Okay. Dobra, uwaga, zrzucam ci deski, uwaga. Dawaj. Łup, poszło. Nie złapałem. Obra, mam. Patrz jak się wolno, nie umiem wypłynąć, bo to jest taki muł. No, dobra. Głęboka studnia, głęboka. Kurde, muszę zmienić sobie. Dobra, mam teraz w łapce to drewienko. Dobra, jest. Przepraszam, sobie musiałem kichnąć na odcinku. Wow, dziękuję od razu wszystkim, którzy będą pisać w komentarzu na zdrowie, dziękuję bardzo. Dobra, wychodź, ale miałem odrzut, chłopie. Wychodzę! Ale jakby to teraz zrobić, żeby wyjść tak, żeby tutaj nic nie zostało? Dobra, to naprawimy to kiedyś. O, coś takiego, o. O nie, nie sięgamy tego już. Dobra, to się kiedyś naprawi, to nie ma parcia teraz na to. No dobra, chodź, no to mamy, tam przejdziemy do przodu, chodź jeszcze tędy, zobaczmy. No dobra, tutaj pozwiedzajmy mamy, tereny, pozwiedzajmy. Ja ci powiem, że ja tam troszeczkę widziałem jakby taką górę. No, ale ta góra piękna jest, naprawdę. Wyraził swoje zdanie o tym właśnie, tutaj, żebyś pokazał swoim widzom, zobacz to. Patrz jak to wygląda, patrz to, chodź tu. No idę, zobacz idę. Te góry tutaj. No pięknie jest... moim zdaniem wyglądają. Stary, to jest moim zdaniem, to jest idealne miejsce na to, żeby zrobić wielki port, stary. I robić tu taki port, w którym przypływają statki, hopie i tak dalej. To jest mega kozak, naprawdę. Dobra. Mi się to tutaj mega będziemy podoba. To wszystko ogarniać, dobra. No, ale no, to jest miejsce tak piękne. I tu bym zrobił... Ej, co to tam jest w ogóle, widzisz, tak w oddali? Taka wyspa w powietrzu. Tam. Czekaj, bo jeszcze nie widzę, muszę bliżej podbiec. Idę. Nie widzisz jeszcze? Może render distance? Masz pewnie za mały render distance ustawiony. Ja ją widzę, stary. A jakie ty masz w ogóle? Jaki ty ja masz? Już ci mówię, ja mam render 28. A czekaj, bo ja chciałem dać i... O, dobra, mam 28. Ty już stąd powinieneś widzieć, jak ja stoję. Idę. Ale nie widzę żadnej osoby. Taka wyspa w powietrzu. No tu chodź do mnie. Tu skaczę. Tu powinieneś stąd już widzieć. I tam jest chyba kolejna. Co to tam jest w powietrzu? Ej, nie rozumiem, to są dziwne rzeczy. Widzisz ją? No, ale kozak wyspa, nie? Trzeba tam będzie się kiedyś wybrać w ogóle, zobaczyć. Trzeba będzie. No bo, kurczę, ale to mi się to naprawdę podoba. Widać, że Herobrine przeniósł nas na świat, na którym są mody, bo tego normalnie chyba nie ma w Minecrafcie. No, albo to jest jakiś sekretny świat Herobrine'a, który ma dostęp. No, może to on tylko stworzył takie coś, ale mi się, no naprawdę powiem szczerze, świat jest mega ciekawy. No, mi się mega podoba, mega tutaj jest. Ej, w ogóle widziałeś Neona? Nie widziałem go jeszcze ani razu, nie gdzie właśnie on jest. Trzeba go poszukać, stary, bo trzeba będzie ruszyć no nie będę ukrywał, troszkę go brakuje, nie? Tak, brakuje jego troli. Będzie trzeba, go znaleźć, stary. No dobra, no mamy tutaj, ja mam swój domek, ty masz swój domek. No i chyba tyle. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, stawcie łapkę w górę, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej nowej serii, o tym świecie i w ogóle. Ja myślę, że powinno wam się to podobać. O nie, stary, co mi bije, pomocy. Poka, idę. Slime jeden jest tu, slime'a zawalę, bo akurat będzie mieć... Wow, zrespił się, co jest? Ej, to coś respi slime'y, stary, zabij to. Aha. Bije, ale... Dobra, udało się. Teraz slime'y.
Ale atak przepotężny atak. Ale one chyba w ogóle obrażeń nie zadają, one sobie tak skaczą. Nie, no chyba zadają, stary, ale muszą chyba podnieść. Nie, patrz, ja sobie tutaj stoję. A faktycznie, dobra, to są takie przyjazne, to one się po prostu chcą przytulić. To są moi nowi przyjaciele. Ale slajmy się przydadzą, Patrz, mam nowych przyjaciół. Nie zabijaj mi moich nowych przyjaciół. Dobra. Dzień dobry, ja już chodź, pięciu zabiję, Tomek i Andrzej, chodźcie do mojej chaty. Dawać chłopaki, chodźcie. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Tak jak codziennie koniecznie wbijacie też do Dave'ika i do Neona. Zobaczcie, co tam u nich się dzieje. No i jak Dave zaprzyjaźnił się ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, pa pa.